Przyszło mi dorastać w bardzo trudnym czasie w zachodnim Belfaście lat 70. Nie szukam sobie usprawiedliwienia, ale tak jak duża część moich rówieśników tkwiłem między młotem a kowadłem. Wychowywałem się w katolickiej rodzinie robotniczej. Nie było nam łatwo podobnie jak wielu innym. Mój ojciec był z zawodu stolarzem i często narzekał na brak zleceń, a moja matka pracowała w szkolnej stołówce, żeby choć trochę dorobić na rachunki. Byłem środkowym dzieckiem i jedynym chłopakiem w rodzinie. Kochałem swoje trzy siostry, chociaż lubiły mi czasem dokuczyć. Wszyscy mieszkaliśmy w małym domu szeregowym z toaletą na zewnątrz, ale w tamtych czasach nie było to niczym szokującym. Byliśmy biedni, dokładnie tak samo jak reszta naszych znajomych, a cała społeczność była ze sobą bardzo zżyta. Dawniej ludzie naprawdę dbali o relacje z sąsiadami. Mieszkaliśmy nieopodal False Road. Zaledwie kilkaset metrów od naszych protestanckich sąsiadów na Schenkiel. Moi rodzice nie mieszali się w politykę, ale byli za to bardzo religijni. Zależało im, żebyśmy regularnie, co niedzielę, uczestniczyli w Mszy Świętej w Klonard. W każdym razie uczono nas, by szanować inne społeczności, i ostrzegano, by nie dać się wciągnąć w sekty. Kiedy byłem dzieckiem, miałem kilku znajomych protestantów. Wiodło im się trochę lepiej niż nam, ale różnica w warunkach życia nie była diametralna. Po protestanckiej stronie było więcej ofert pracy, ale oni też mieszkali w małych, szeregowych domkach. Wiedzieliśmy, że się od siebie różnimy, ale na co dzień nie miało to takiego znaczenia jak 12 lipca. Kiedy miały miejsce pomarańczowe marsze, to właśnie wtedy z ludzi wychodziło najgorsze. Wtedy przypominaliśmy sobie o głębokich podziałach, jakie panują w naszym mieście. Mimo całego niedostatku, dobrze wspominam swoje wczesne dzieciństwo, wszystko zmieniło się tamtego pamiętnego lata 1969 roku. W wiadomościach słyszeliśmy o rozruchach, ale wkrótce na własne oczy zobaczyliśmy akty przemocy. Dookoła było niespokojnie. Na ulicach dochodziło do rękoczynów. Ludzie walczyli i z dziką furią ciskali butelkami z benzyną. Na ulicę wyjechały opancerzone pojazdy policyjne, a za nimi kłębił się rozjuszony tłum lojalistów. Rzucali bombami domowej roboty w okna, podpalając wszystkie domy mijane na swojej drodze. Potem zaczął się ostrzał. Ostre serie z karabinów maszynowych i huk pojedynczych wystrzałów. Pamiętam, jak całą rodziną chowaliśmy się pod stołem w kuchni, a za oknem słychać było odgłosy zawziętej, ulicznej walki. Rodzice próbowali nas uspokajać, ale widzieliśmy, że też się boją. Czułem, że tylko kwestią czasu było to, zanim zaatakują w końcu nasz dom. Ale zamieszki zakończyło przybycie brytyjskiej armii, która rozdzieliła walczące społeczności drutem kolczastym i bagnetami. Setki osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, strawionych przez pożary. Na wózkach i przyczepkach wieźli ocalałe resztki skromnego dobytku. Trwające zamieszki były czymś przerażającym, ale mieliśmy nadzieję, że przyjazd wojskowych przywróci spokój i porządek. Niestety, o rozruchy z 69 były zaledwie preludium do kolejnych nadchodzących lat tego krwawego konfliktu. Zaczęły się kłopoty, a nasze życie już nigdy nie wyglądało tak samo. Miałem wtedy 12 lat, tak więc etap mojego dojrzewania przypadł na okresu licznych bujek i zamieszek w najbliższym otoczeniu. Ale to nie czyni mnie przecież wyjątkowym i nie wyjaśnia, dlaczego chcę podzielić się swoją historią. Szczerze mówiąc, w ogóle nie powinienem o tym mówić. Od tych wydarzeń minęło już ponad pół wieku, ale wciąż istnieje ryzyko. Zarówno rząd brytyjski, jak i irlandzki ruch republikanów mogą mnie za to dopaść. Jednak prawda jest taka, że za długo już trzymam te tajemnice dla siebie, i przyszedł czas bym oczyścił swoje sumienie, nim będzie za późno. Pozwólcie zatem, że zabiorę Was w gorące, niespokojne lato 72 roku, gdy byłem piętnastoletnim chłopakiem próbującym przetrwać na niebezpiecznych ulicach zachodniego Belfastu. Po trzech długich latach kłopotów Przemoc była już na porządku dziennym do tego stopnia, że nikogo już nie szokowały brutalne ataki. Po naszej okolicy chodzili ciężko uzbrojeni żołnierze, którzy bili i aresztowali naszych przyjaciół i sąsiadów, demolując ich domy w poszukiwaniu broni i materiałów wybuchowych. Za każdym razem, gdy do akcji wkraczali Brytyjczycy, Kończyło się to kolejną zadymą, bo lokalna młodzież obrzucała wojskowych cegłami, kamieniami i butelkami. No i była też irlandzka armia republikańska, zakapturzeni, uzbrojeni faceci, którzy atakowali żołnierzy za pomocą bomb i pistoletów. Obie strony zamieniły nasze osiedle w strefę wojenną. Odgłosy strzałów i wybuchy bomb towarzyszyły mieszkańcom miasta każdego dnia, jako że członkowie IRA ograniczali się już w środkach, by całkowicie przeciwstawić się brytyjskiej władzy. Tak jak było do przewidzenia, protestanci nie byli zadowoleni, czując zagrożenie wobec swojej dominacji. Politycy unionistów wygłaszali przemówienia podżegające do konfliktu, wzywające do wojny totalnej przeciwko Ira i jej odłamom. W międzyczasie grupy paramilitarne lojalistów decydowałyby wziąć prawo we własne ręce i wyładowywały całą swoją furię na niewinnych katolikach, zabijając ich na ulicach. Lub co gorsza, Porywając nieszczęśników i brutalnie torturując ich na śmierć. Tak, to był bardzo niebezpieczny czas, ale mimo wszystko życie płynęło dalej. Udało mi się jakoś uniknąć najgorszego przez całe trzy lata. W dużej mierze była to zasługa moich rodziców, którzy cały czas trzymali rękę na pulsie i bardzo mnie pilnowali. Często buntowałem się wobec ich surowych zasad, ale patrząc z perspektywy czasu, doskonale ich rozumiem. Matka i ojciec nie interesowali się za bardzo polityką, a jeśli już głosowali, to zawsze na kandydatów u umiarkowanych, nacjonalistycznych poglądach. Nie mieli czasu na IRE i potępiali zadawaną przez nich przemoc, traktując ich działania jako ciężki grzech który zaprzeczał katolickiemu nauczaniu. Niektórzy z moich znajomych dołączyli do Fiany. odłamu IRA stworzonego specjalnie dla młodzieży, ale mój ojciec zabronił mi zgłaszania się i podejmowania jakichkolwiek zobowiązań na rzecz którejkolwiek z tych radykalnych grup. Poza tym wciąż się jeszcze uczyłem, a nauka szła mi całkiem dobrze, Marzyłem o tym, by uciec od ogarniętych wojną ulic Belfastu i dostać się na uniwersytet gdzieś poza wyspą. Niestety, moje plany i nadzieje spełzły na niczym. Wydaje mi się, że to trocki powiedział możesz nie interesować się wojną, ale wojna interesuje się tobą. Cholera miał rację. Pamiętam, że było sobotnie popołudnie, na krótko przed chwilowym zawieszeniem broni, przed mającą dopiero nastąpić masakrą w krwawy piątek, a potem masową inwazją na tereny nacjonalistyczne przez armię brytyjską podczas operacji Motorman. Jednak tamtego wyjątkowego popołudnia mogliśmy zaznać wytchnienia od walk. Po prostu cieszyliśmy się słońcem. I względnym spokojem. Byłem razem z najlepszym przyjacielem Szonem, albo raczej wtedy miałem go za najlepszego przyjaciela. Niestety pomyliłem się. Był piękny dzień. Wygłupialiśmy się na dworze. Kopaliśmy sobie piłkę o mur w ślepym zaułku przy mojej ulicy. Rozmawialiśmy sobie o marzeniach. O tym, że chcielibyśmy zagrać kiedyś w Pucharze świata albo o innych pierdołach, słodki czas niewinności. Jednak tamtego dnia definitywnie skończył się okres mojego dzieciństwa. Właśnie strzeliłem Szonowi Gola, wbijając piłkę między namalowane na ceglanej ścianie białe słupki. Wrzeszczałem z radości. Podczas gdy mój przyjaciel wydawał z siebie kolejne gniewne pomrukiwania. Wtedy to usłyszeliśmy. Głośna seria z karabinu. Niby już przywykliśmy, ale za każdym razem całe ciało aż podskakiwało, kiedy dźwięk rozlegał się niepokojąco blisko. Niewiele myśląc, Sean i ja schowaliśmy się za kubłami na śmieci. W tle słyszeliśmy coraz więcej wystrzałów i komend wykrzykiwanych naprzemiennie z angielskim i irlandzkim akcentem. Chwilę potem w naszą stronę zaczął biec mężczyzna. Miał jakieś 1,80 m wzrostu, ubrany w dżinsy, czarną bomberkę, na twarz zaciągniętą kominiarkę. Poczułem najprawdziwszy strach. Gdy spojrzałem, że w rękach trzymał Thompsona, staliśmy jak wryci, patrząc jak mężczyzna zdejmuje maskę i odsłania twarz. Zdziwiłem się. Znałem tego człowieka. To Makers, chłopak z sąsiedniej ulicy. Był tylko kilka lat od nas starszy, ale już dowodził lokalnym oddziałem Iry. Strzelec znany z ulicznej wymiany ognia i ataków snajperskich na armię. Z lufy pistoletu, który dzierżył w dłoniach, wciąż jeszcze unosił się dym. Makers podbiegł do mnie i ku mojemu przerażeniu włożył mi w ręce pistolet. Spojrzałem na niego błagalnym wzrokiem, w milczeniu, czekując jedynie litości. Jednak w odpowiedzi napotkałem wpatrujące się we mnie uparcie, pełne agresji oczy. Weź to! Schowaj pistolet! Szybko, kurwa! Jak złapią mnie z nim brytole, to pójdę siedzieć na dziesięć lat! Już wtedy zorientowałem się, że stoję między młotem a kowadłem. Gdybym odmówił zabrania broni, a makersa by zwinęli. Ktoś na pewno doniósłby o tym do Iry i spotkałyby mnie za to poważne konsekwencje. Z drugiej strony, jak wziąłbym od niego pistolet i zostałbym złapany przez Brytyjczyków, wtedy to ja skończę w więzieniu. Miałem tylko kilka sekund na podjęcie decyzji i zrobiłem to bardzo pochopnie. W porządku. Bardzo dobrze. Wrócę po niego za kilka dni. Potem odwrócił się i wyprół przed siebie, znikając gdzieś za zakrętem. Ze strachu nie mogłem się ruszyć i tylko spojrzałem z panikowanym wzrokiem na Shona. Nie padło żadne słowo, ale jak na komendę. W jednej chwili ruszyliśmy do furtki w ogrodzeniu prowadzącej na małe podwórko z tyłu mojego domu. Pędem wbiegliśmy do środka zatrzaskując za sobą drewnianą bramkę. Udało nam się zniknąć w ostatniej chwili, bo już parę sekund później usłyszeliśmy za sobą odgłosy ciężkich butów kroczących po asfalcie i krzyki, w których dało się rozróżnić. Kilka angielskich akcentów. Wojsko! Stać! Powiedziałem, stój tych cholerny i rolu! Okropnie bałem się, że lada chwila żołnierze wyłamią naszą furtkę i przyłapią nas na gorącym uczynku. Ale na szczęście poszli dalej w poszukiwaniu Makersa. Odetchnąłem z ulgą. Widziałem, jak szon porusza ustami... Bezgłośnie wypowiadając jedno zdanie. O, kurwa, było blisko. Co prawda ja raczej nie używałem takich słów, bo moi rodzice nie tolerowali przekleństw. Ale słowa przyjaciela zdawały się wtedy idealnie pasować do sytuacji. I co teraz zrobisz? Mama ma w kuchni jakieś stare worki po kartoflach. Zawinę go w jeden i schowam pod wychodkiem. Tam go nikt nie znajdzie. Dobra myśl. Minęły pierwsze chwile tego zamętu i powoli zaczęły ze mnie opadać emocje. Wciąż byłem mocno wystraszony całą sytuacją, ale rozum podpowiadał mi, że to tylko jednorazowy incydent. Miałem nadzieję, że Makars albo jego towarzysze zgłoszą się po ten pistolet jutro, góra za kilka dni. I to będzie koniec mojego udziału. Oczywiście tak się nie stało. Zostałem siłą wciągnięty w tę spirale przemocy i nie było już odwrotu. Mijały kolejne dni, a po broń nikt nie przychodził. Doszły mnie słuchy, że Makers musiał uciekać. Więc nie miałem pojęcia, czy w ogóle go jeszcze kiedyś zobaczę. Ogarniał mnie coraz większy lęk. Układałem sobie w głowie najczarniejsze scenariusze. Nie mogłem spać w nocy. Leżałem tylko na tym twardym materacu w swoim ciasnym pokoiku i przewracałem się z boku na bok, nie mogąc złapać oddechu. Nad ranem czułem dosłownie, jak zbliża się po mnie najgłębszy mrok, żeby mnie pochłonąć, jakiś pierwotny lęk, któremu nie mogłem stawić czoła. To był początek prawdziwego koszmaru, kiedy ta istota zaczęła się na mnie czaić. Ale wtedy jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy. W tamtym momencie, moim największym zmartwieniem było to, czy rodzice znajdą pistolet ukryty pod naszą toaletą? Jak się później okazało, to był najmniejszy problem. Wracałem właśnie do domu ze szkoły. Była środa po południu. Przechodziłem przy kordonie wojskowych zabezpieczających wjazd do centrum miasta. Mieli pilnować porządku i udaremniać wszelkie próby zamachów. Widziałem, jak ściągam na siebie ich gniewne spojrzenia. W większości byli to młodzi mężczyźni. Mieli na sobie hełmy i kamizelki kuloodporne. W rękach trzymali gotowe do wystrzału karabiny SLR. Nerwowo skanując ulice i tłumy, w oczekiwaniu na możliwy atak. W tamtych dniach na ulicach Belfastu Cały czas wyczuwalne były ciągłe napięcie, strach i nienawiść. Po prawie trzech latach niemal wszyscy przyzwyczaili się już do tej ciężkiej atmosfery. Zatrzymali mnie, kiedy przechodziłem przez Korn Market. Nie wyglądali na żołnierzy, raczej policjantów. Podejdź no, synu, znasz procedurę. Odezwał się jeden z nich z północno-irlandzkim akcentem. Dwóch policjantów zaczęło mnie przeszukiwać. Chcieli upewnić się, że nie mam broni ani materiałów wybuchowych. Nie stawiałem oporu. Takie rutynowe rewizje nie były niczym niezwykłym i przechodziłem je już wiele razy. Nie miałem przy sobie żadnych niedozwolonych materiałów. Byłem przekonany, że za chwilę zostanę zwolniony. Lecz zamiast tego, wąsaty policjant wskazał głową tylne drzwi auta. Sierżant chce z tobą zamienić słowo, synu, do środka. Momentalnie uderzyła we mnie fala paniki. Mimowolnie zacząłem zerkać przez ramię w poszukiwaniu drogi ucieczki. No, chodź, synu, chodź. Chyba nie chcesz robić żadnych głupot. Sierżant chce tylko porozmawiać. Mój umysł analizował w popłochu możliwe wyjścia z opresji, ale szybko zorientowałem się, że niestety nie mam żadnego. Policjanci zachowywali się spokojnie. Nie grozili mi, nie rzucali żadnymi wezwiskami. Ale mimo wszystko wejście na tył Land Rovera. Rzadko kończyło się dobrze, niemniej jednak wątpiłem w to, że uda mi się ich ewentualnie prześcignąć, więc niechętnie, ale zrobiłem tak, jak mi kazali. Cały roztrzęsiony wsiadłem do ciężko uzbrojonego pojazdu, aż podskoczyłem, kiedy trzasnęły za mną jego masywne drzwi. Z tyłu siedziała jedna osoba. Tęgi mężczyzna w średnim wieku, ubrany w długi, beżowy płaszcz, przybrudzoną koszulę i krawat. Intensywnie mi się przyglądał, mierzwiąc dłonią swoją bujną brodę. Potem, ku mojemu zdziwieniu, wyciągnął rękę na powitanie i zwrócił się do mnie po imieniu. Wtedy już wiedziałem, że mam przez ranę bo to wykluczałoby jakieś przypadkowe przesłuchanie. Policja miała mnie na celowniku. Jestem sierżant Johnston. Słuszę w Królewskiej Policji Alsteru. Wiesz, co to za oddział? Tak. Doskonale znałem ten oddział specjalny policji. Cały czas panoszyli się w mojej dzielnicy. Ich zadaniem było zbieranie informacji w celu przeciwdziałania terroryzmowi, a to znaczyło, że mieli swoich szpiegów. Johnston z zadowoleniem pokiwał głową, słysząc moją odpowiedź. Dobrze, to dobrze. Zaoszczędzimy sporo czasu. W takim razie przejdźmy do konkretów. Nerwowo obserwowałem, jak policjant szybko sięga do kieszeni płaszcza i wyciąga z niego zdjęcie. Trzymał je tuż pod światłem, tak, żebym mógł mu się dobrze przyjrzeć. Moje serce zatrzymało się na chwilę na widok fotografii. Był na niej pistolet leżący na rozłożonym worku po ziemniakach, zaraz przy furtce z tyłu naszego domu. Odkryli mój mroczny sekret odebrało mi mowę. Wiemy, że ukryłeś karabin dla Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Chłopcy zrobili to zdjęcie dzisiaj rano. W tym momencie cały Pluton stoi w gotowości przy Twojej ulicy. Czekają na znak, żeby wpaść do Twojego domu. Znajdą broń i naboje dokładnie tam, gdzie je schowałeś. Ty i cała twoja rodzina zostaniecie aresztowani. Posiadanie broni palnej jest poważnym wykroczeniem, zwłaszcza jeśli dodamy do tego zamiar napaści zagrażającej życiu innych obywateli. Spędzisz minimum pięć, a nawet może i dziesięć lat w więzieniu, ale to wcale nie ja. Spokojnie, synu, już dobrze. Chcę ci pomóc. Jest inne wyjście. Odwołuję całą akcję. Ludzie z Iry, zgodnie z planem, odbierają broń. Będą ci wdzięczni, a ty zaproponujesz im wykonanie innych, drobnych zadań. Dostarczenie jakiejś paczki, wiadomości. Takie tam sprawy. Od czasu do czasu będziemy spotykać się mniej więcej tak jak teraz daleko od Twojej ulicy. Tam, gdzie nikt nas nie zobaczy. Będziesz mi mówił, co ciekawego widziałeś i co się dzieje w Twojej okolicy. Dostarczysz nam kilku szczegółów, byśmy mogli stworzyć kompletny obraz całości. A wszystko po to, żeby uratować życie wielu osób. No, dostaniesz nawet parę groszy za fatygę. Będziesz mógł pomóc rodzinie. Chcecie, żebym. Został kretem? Chcę, żebyś pomógł nam powstrzymać terrorystów przed bombardowaniem i wywołaniem kolejnych strzelanin. Zapewnimy ci bezpieczeństwo tak długo, jak tylko będziesz mądrze wybierał. Nie pozwolimy im się znów rozpanoszyć. Poza tym, co innego ci pozostaje. Chcesz iść na studia i wyrwać się z tego piekła? Czy wolisz spędzić kolejne pięć lat życia zamknięty w klatce? Dobrze, co mam robić? Dobry chłopak, zabieramy się do pracy. Tej samej nocy objawił mi się demon. Myślę, że od zawsze czyhał gdzieś w pobliżu, czekając tylko na odpowiednią, nadarzającą się okazję, by włamać się do świata śmiertelników. W pewien sposób był ze mną połączony. I karmił się moim bólem i lękiem. Po spotkaniu z sierżantem Johnstonem, potwór miał prawdziwą ucztę. Nie zjadłem w domu obiadu, tłumacząc się słabym samopoczuciem. Położyłem się spać wcześniej. Długo nie mogłem zasnąć, lecz w końcu musiałem chyba paść ze zmęczenia. Pamiętam, że obudziłem się nagle, w środku nocy. Zdarzało mi się to już wcześniej. Odgłosy wybuchów często wyrwały mnie ze snu, ale tym razem w mieście panowała cisza. Mimo to poczułem panikę, kiedy tylko otworzyłem oczy, i miałem trudności ze złapaniem oddechu. Próbowałem usiąść na łóżku. Jednak z przerażeniem uświadomiłem sobie, że nie mogę się ruszyć. Byłem całkowicie sparaliżowany od szyi w dół. Zostałem bezsilnym więźniem własnego ciała. Usiłowałem otworzyć usta i wołać o pomoc, lecz nie wydobyłem z siebie nawet pojedynczego dźwięku. Rodzina znajdowała się zaledwie kilka metrów ode mnie. Ale nikt nie miał pojęcia, że jestem w niebezpieczeństwie. Przekręciłem lekko głowę i zacząłem wpatrywać się w ciemność. Po chwili dostrzegłem stojącą w kącie postać, która patrzyła wprost na mnie. Serce waliło mi coraz mocniej. Nie widziałem twarzy ani żadnych szczegółów jego wyglądu. Jedynie cień kształtem przypominający człowieka. Mimo to, od razu wiedziałem, że Intrus nie był śmiertelnikiem. Dzięki wychowaniu w katolickim duchu przypomniały mi się wszelkie ostrzeżenia przed demonami i złymi duchami, o jakich pisano w świętych księgach. Wiedziałem o istnieniu złych istot, które przemierzały Ziemię. Nie zwracał się bezpośrednio do mnie. Właściwie to nie wydaje mi się, żeby w ogóle miał usta. Miałem wrażenie, że bestia znajduje się w mojej głowie. Słyszałem jego chydne słowa. Mówił o śmierci, o cierpieniu i o okrucieństwach tak wielkich, że nie sposób objąć ich rozumem. Potem przestał sączyć słowa do mojego umysłu. A zamiast tego pokazał obrazy, okropności, które dopiero miały się wydarzyć. Czułem, jak wypełnia mnie strach, wstyd i poczucie winy. Nagle znalazłem się na ulicy przed domem w biały dzień. Ręce miałem zakute w kajdanki. Patrzyłem, jak ciężko uzbrojony pluton żołnierzy i policjantów wchodzi do mojego domu niszcząc wszystko, co spotka na swojej drodze. Widziałem, jak wywlekają ze środka rodziców i siostry. Wiedziałem, że to się nie dzieje naprawdę. Demon przedstawił mi fałszywą wersję rzeczywistości, lecz ogromne poczucie winy i wstydu były prawdziwe, przytłaczające. Przez cały czas słyszałem wstrętny rechot potwora, Zdałem sobie sprawę, że czerpie czystą przyjemność z mojego cierpienia. Wyglądało na to, że karmi się moim bólem. Bałem się, że bestia zechce skończyć ze mną w tamtym momencie. Zamiast tego odeszła. Tak samo niespodziewanie, jak się pojawiła, zostawiając mnie samego w pogrążonej w mroku sypialni. Odetchnąłem z ulgą, odzyskałem kontrolę nad swoim ciałem i błyskawicznie usiadłem na łóżku. Cały zlany potem rozglądałem się po pokoju, chcąc upewnić się, że potwór naprawdę zniknął. Przetrwałem pierwsze spotkanie z nim, jednak gdzieś w głębi czułem, że wróci po więcej. W świetle dnia wszystko wygląda lepiej. Było mi o wiele raźniej, gdy zauważyłem o świcie pierwsze, nieśmiałe promienie słońca. Próbowałem racjonalnie wytłumaczyć sobie to, co widziałem w nocy. Wmawiałem sobie, że miałem po prostu bardzo realistyczny koszmar, wywołany dramatycznymi wydarzeniami. Oczywiście wciąż pozostawałem uwikłany w śmiertelną pułapkę rozstawioną między oddziałem specjalnym policji i IRE. Niemniej jednak sytuacja rozegrała się zgodnie z przewidywaniami Johnstona. Następnego dnia na ulicy podszedł do mnie niezbyt przyjaźnie wyglądający nastolatek, którego nigdy wcześniej nie spotkałem. Kazał mi zaczekać w bocznej alejce i przygotować paczkę. Zrobiłem tak jak mi powiedziano. Ręce trzęsły mi się ze zdenerwowania, gdy tylko chwyciłem w nie ciężką broń. Na szczęście szybko pojawił się młody prowo i przychwycił pistolet. Makers chcecie widzieć. Bądź w klubie o szóstej. Klub, o którym była mowa, to nielegalny wyszynk prowadzony przez członków Ira. Znajdował się nieopodal mojego miejsca zamieszkania. Idąc tam, przez całą drogę walczyłem z odruchem wymiotnym. Nie mogłem uporać się z nerwami. Przed samym wejściem do baru, jakimś nadludzkim wysiłkiem zdołałem się ogarnąć. Już od progu uderzył we mnie odór alkoholu, zmieszany z papierosowym dymem. Bez problemu zlokalizowałem Makersa siedzącego przy jednym ze stolików. Palił papierosa. W międzyczasie sięgając po kufel z Ginesem, uśmiechnął się, gdy mnie zauważył. A oto i on, nasz nowy bohater bierz krzesło i siadaj, postawię ci piwo. Teoretycznie byłem na to zbyt młody. Moi rodzice na pewno mieliby wobec tego obiekcję, ale nie śmiałem odmówić Makersowi. Poza tym alkohol mógłby pomóc w ukojeniu nerwów. Makers poklepał mnie po ramieniu, kiedy spijałem piankę. Nie ustawał w wychwalaniu mojego czynu. Dobra robota, młody. Ocaliłeś mi skórę bez dwóch zdań. Mamy u ciebie dług. Chcę zrobić coś jeszcze. Chcę się na coś przydać. Widziałem, jak twarz Makersa przybiera nagle inny wyraz. Przez krótki Pełen napięcia moment byłem przekonany, że coś mu się nie spodobało. Lecz zamiast tego odwrócił się do człowieka siedzącego przy barze, który cały czas w ciszy przysłuchiwał się naszej rozmowie. Był to starszy mężczyzna w brązowej marynarce i czapce garnizonowej na głowie. W ręku trzymał szklankę whisky. Wyglądał bardzo poważnie. Makers był mu najwyraźniej podporządkowany. Starszy nie odezwał się, jedynie prawie niezauważalnie pokiwał głową. Makers uznał ten gest za wystarczający. Bracie, ruch potrzebuje nowych wolontariuszy. Będziemy w kontakcie. Tak nastał początek mojego podwójnego życia, i raz zlecała mi różne zadania. Miałem dostarczać przesyłki i wiadomości do wyznaczonych domów i pubów, a raz w tygodniu spotykałem się z Johnstonem i zdawałem relacje z tego, co widziałem i słyszałem. Nienawidziłem tego, że musiałem ukrywać swój straszny sekret przed rodziną i żyć w ciągłym stresie i obawie przed zdemaskowaniem. Zostałem informatorem, albo prościej mówiąc wtyczką. W moim środowisku ciężko było o bardziej niechlubną fuchę. Nawet ci, którzy byli przeciwni stosowaniu przemocy, nie współpracowali ani z policją, ani z brytolami. Gdyby ktoś odkrył moją zdradę, no cóż, powiedzmy, że nie usprawiedliwiałby mnie mój młody wiek. Najgorsze były noce. Dalej tłumaczyłem sobie, że demon był tylko wytworem mojej wyobraźni, ale z biegiem czasu nabierałem coraz większych wątpliwości. Mroczna istota nie pojawiała się przez wiele nocy, a mimo to wciąż czułem jej obecność. Bałem się, że czeka tylko na odpowiedni moment. Pewnego razu, po dość nerwowym spotkaniu z sierżantem Johnstonem w jego aucie, byłem bliski załamania. Od dłuższego czasu pewna sprawa nie dawała mi spokoju. Skąd wiedzieliście, gdzie był ukryty pistolet? Proszę cię, synu. Przecież bystrzak z ciebie. Kto jeszcze oprócz ciebie i Makersa? Wiedział o broni. Sean? Ten trań mnie wydał. Obawiam się, że tak właśnie było, synu. Złapaliśmy tego mazgaja, jak włamywał się do domów. Nie zawahał się nawet przez moment, żeby cię sypnąć, aby tylko ratować swój tyłek. To ścierwo raczej ciężko nazwać przyjacielem. Tamtej nocy zżerał mnie od środka gniew, gniew i ból. Zdrada przyjaciela ugodziła mnie prosto w serce. Opuściła mnie jakakolwiek wiara w człowieka. Nie zależało mi już, czy jestem jeszcze żywy, czy martwy. Właśnie w tamtej chwili słabości i największego załamania, demon powrócił. Łaknął moich najgorszych emocji, budził największe lęki, doprowadzając na granicę wytrzymałości. Zaczęło się tak jak wcześniej. Obudziłem się w środku nocy, sparaliżowany. Nie mogłem się ruszyć. Byłem całkowicie zdany na łaskę intruza. Zdołałem jakoś przekręcić głowę, by spojrzeć bestii w twarz. Widząc jego czarną jak noc postać, poczułem obezwładniający lęk. Tak jak poprzednio, ukazał mi się jedynie jako mroczny cień o sylwetce człowieka. Jednak tym razem wydawał się większy i silniejszy niż przedtem. Górował nade mną niczym Bóg nad marnym śmiertelnikiem. Nie opierałem się nawet, gdy wtargnął do mojego umysłu. Wypełniając go drastycznymi obrazami. Potem przemówił mocnym, nieludzkim głosem: patrz na swoją przyszłość patrz na swoją śmierć. Niespodziewanie znalazłem się na False Road. Wokół panował chaos i zgiełk. Wkrótce dotarło do mnie, że trwają zamieszki. A ja nieopatrznie stoję w samym środku grupki lokalnej młodzieży, która atakowała szeregi armii blokującej ulicę. Żołnierze byli zmuszeni szczelnie osłaniać się tarczami. Rozwścieczeni nastolatkowie wyładowywali na nich swą furię, nieustannie ciskając cegłami i wielkimi kamieniami. Nagle do przodu wyskoczył jakiś długowłosy dzieciak, trzymający w rękach płonącą butelkę i rzucił nią w stronę szeregu żołnierzy. Bomba eksplodowała tuż przed pierwszą linią, zmuszając wojskowych do cofnięcia się. Zdziczały tłum, ryknął triumfalnie widząc swe małe zwycięstwo. Lecz chwilę później, przechodząc sprawnie między szczeliną w murze, ciasno stojących obok siebie tarcz, przed szereg wysunął się jeden z żołnierzy. Przyklęknął na jedno kolano i zaczął strzelać. Gumowe pociski świszczały w powietrzu, przelatując z ogromną prędkością. Widziałem, jak jeden z nich zmierza w moją stronę. Lecz nie miałem szans na reakcję. Trafił mnie prosto w głowę. Zostałem zamroczony przez oszałamiający ból i upadłem, uderzając o asfalt. Potem wszystko rozpłynęło się w czerni. Przeniosłem się w kolejny koszmar. Bolało mnie całe ciało. Nie mogłem się ruszyć. Szybko zorientowałem się, że jestem ciasno przywiązany do krzesła. Z trudem otworzyłem spuchnięte oczy i ujrzałem przerażające okoliczności, w których się znalazłem. Uwięziono mnie w małym pomieszczeniu bez okien. Na ścianie wisiała flaga Wielkiej Brytanii. Przede mną stała grupa agresywnych sześciu mężczyzn. Wszyscy cuchnęli alkoholem. Ich muskularne ramiona zdobiły tatuaże lojalistów. Na twarzach nie było nic prócz czystej nienawiści. Zbliżając się w moją stronę harczeli, przeklinali i śmiali się jak sadyści. Zaczęli okładać mnie gołymi pięściami i kijami bilardowymi. Prawie zemdlałem, lecz właśnie wtedy przestali bić. Miałem nadzieję, że ich zadanie dobiegło już końca i mnie wypuszczą. Niestety, zamiast tego zobaczyłem jak ich przywódca, rosły mężczyzna z głęboką blizną na twarzy, uśmiecha się okrutnie i wyciąga wielki, pordzewiały nóż rześnicki. Krzyknąłem, gdy ostrze przecięło mi skórę. Z bólu straciłem przytomność. Inne miejsce i czas. Było zimno i mokro, słońce powoli wschodziło na szarawym horyzoncie. Byłem w połowie nagi, klęczałem w jakiejś błotnistej kałuży, ręce miałem skrępowane z tyłu. Wpatrywałem się w głęboką dziurę, znajdującą się tuż przede mną. Ku mojemu przerażeniu, Zdałem sobie sprawę, że jest to wykopany dla mnie grób. Z tyłu głowy poczułem dotyk zimnej, metalowej lufy, po czym usłyszałem, jak poważny głos mówi Irlandzka Armia Republikańska uznaje cię winnym zdrady. Tym samym zostałeś skazany na śmierć. Proszę, błagam, nie rób tego. Oby Bóg... Okazał miłosierdzie twej duszy. Zobaczyłem potężny rozbłysk. W mojej głowie rozległa się wielka eksplozja. Wszystko skąpało się w czerwieni, gdy padłem trupem do płytkiego grobu. W tym momencie obudziłem się już w rzeczywistości. Leżałem jak zamrożony ze strachu we własnym łóżku. Tajemnicza bestia wciąż pochylała się nade mną. Nie miała oczu, a jednak jej nienawistne spojrzenie przewiercało mnie na wskroś. Słyszałem w głowie jej chory śmiech, chociaż nie miała przecież ust. Pokazała mi najstraszniejsze koszmary i posiliła się moim lękiem, lecz wciąż nie chciała odejść. Niby czemu miałaby to robić, skoro torturowanie sprawiało jej taką przyjemność? Widocznie uznała jednak, że na razie zaspokoiła swój diabelski apetyt i zostałem w ciemności sam. Szybko wstałem z łóżka, instynktownie zacząłem krzyczeć, dopóki rozum nie odzyskał pełnej świadomości. To nie mogło dalej tak wyglądać. Jeśli nie zginę gdzieś na ulicach, to demon z pewnością mnie wykończy, zabierając życie kawałek po kawałku. Postanowiłem, że rozmówię się z Johnstonem i zakończę to wszystko, chociaż wiedziałem oczywiście, że nie będzie to takie proste. Nadal doskonale pamiętam rozmowę, którą odbyłem z moim opiekunem przy następnym spotkaniu. Gdy siedzieliśmy w małej kawiarence w centrum miasta, opowiedziałem mu wszystko. Opisałem demona, który pojawia się w mojej sypialni, ale także piekielne wizje, które mi się ukazują. Błagałem, by zwolnił mnie z obowiązku niechcianej służby, ale oczywiście uznał mnie za szaleńca. Śmiał mi się w twarz. Wariujesz, synu. Widziałem takie przypadki już wcześniej. Szpiegów nawiedzają koszmary, a potem sami już nie wiedzą, co jest prawdą, a co snem? Musisz wziąć się w garść, młody. Zachowaj zimną krew, a nic ci się nie stanie. Jak będziesz dziwaczał, to prowosy szybko cię złapią, i sam wiesz najlepiej, co to oznacza. Po tych słowach nie mogłem z nim dalej dyskutować. Wiedziałem, że to nie miałoby sensu. Zostałem pozostawiony sam sobie w śmiertelnej walce o przetrwanie przeciwko ludziom i demonom. Całkowicie bezbronne. Naprawdę nie wiem, jakby się to wszystko skończyło, gdyby nie codzienne zdarzenia towarzyszące kolejnemu spotkaniu z Johnstonem. Wtedy wyjawiono mi okropną prawdę na temat tajnych związków łączących wywiad wojskowy i mroczne istoty z innego świata. Gdy Johnston przyjechał po mnie tamtego dnia, byłem przekonany, że czeka mnie kolejne standardowe zdanie raportu i zapłata, ale się pomyliłem. Zszokował mnie jego wygląd. Miał przekrwione oczy. Zmierzwione włosy i brodę. W oddechu wyraźnie czułem woń alkoholu. Od kiedy go poznałem, sierżant nie wydawał się przywiązywać dużej wagi do swojej prezencji, ale teraz wyglądał na poważnie wyczerpanego. Domyślałem się, że stres związany z pracą daje mu się mocno we znaki. Odpalił silnik zaraz po tym, jak wsiadłem do auta. Jedziemy na małą przejażdżkę, synu. Dokąd? Do bazy wojskowej w Hollywood. Nigdy wcześniej nie słyszałem o tym miejscu. Jego odpowiedź wcale mnie nie uspokoiła. Wydaje mi się, że powinieneś znać prawdę. Nie podoba mi się to ani trochę. Przekazałem to, co mówiłeś swojemu szefowi. Wiesz, to całe pierdolenie o jakimś demonie w sypialni. Powinienem był nie wpisywać tego do raportu, ale zrobiłem to. Potem od razu dostałem polecenie, żeby cię sprowadzić. Podobno chcecie poznać jakiś Angol. Anglik? Kto to taki? Czego może chcieć? Nie wiem. Ktoś ważny. Nazywa się Stanley Black. Nikt nie był w stanie powiedzieć mi, dla kogo pracuję. i 5 może MI6. Kazali mi tylko przywieźć cię do bazy, żeby z tobą porozmawiał. Wiem tylko tyle, proszę. Nie zabieraj mnie tam, chcę wrócić do domu! Synu... Nie ma innego wyjścia. Nie martw się. Będę cię miał na oku. Weszliśmy przez bramkę z zabezpieczeniami. Strażnicy pokierowali nas do piwnicy, znajdującej się pod głównym budynkiem. Zamknęliśmy za sobą masywne drzwi i powoli zeszliśmy po schodach. Na dole czekał na nas żołnierz o surowym wyrazie twarzy, w czerwonym berecie na głowie i z lekkim karabinem maszynowym przewieszonym przez ramię. Otworzył bramę, po czym kiwnął ręką, pozwalając na wejście. W środku siedział mężczyzna w średnim wieku, z krótko ostrzyżonymi, ciemnymi włosami i przenikliwym wzrokiem. Wyciągnął rękę na powitanie. Dobry wieczór, młody człowieku. Miło mi cię poznać. Bardzo dziękuję, że przyjechałeś. Proszę, usiądź. Czy chciałbyś coś do picia? Woda, może herbata? Nie, dziękuję. Sierżancie Johnston, możecie wyjść. Poczekajcie na zewnątrz, aż skończymy. Sierżant nie wyglądał na zadowolonego, ale opuścił pomieszczenie bez protestów. Zostawiając mnie na łaskę enigmatycznego Stanleya Black'a. A więc, młody człowieku, pewnie zastanawiasz się, co właściwie tutaj robisz. Nie mam zamiaru wijać w bawełnę. Nie interesuje mnie praca, którą wykonujesz dla sierżanta Johnstona. Nie zajmuję się takimi błachostkami. Chciałbym natomiast dowiedzieć się nieco więcej na temat Twoich doświadczeń z tą niezwykłą istotą. Wiesz, o czym mówię, prawda? Ten cień, który odwiedza Cię co noc. Powiedz mi o nim coś więcej. Zanim zacząłem mówić, wziąłem głęboki wdech. Pan Black słuchał z wielkim zaciekawieniem. Od czasu do czasu prosząc tylko o dokładniejsze wyjaśnienia i szczegóły. Gdy skończyłem snuć swą dramatyczną opowieść, czułem się totalnie wypompowany, ale mój rozmówca wyglądał na bardzo podekscytowanego fascynujące absolutnie fascynujące. Zapewne nie da się ukryć, że bardzo interesuję się przypadkami zjawisk paranormalnych, takich jak opisujesz. Przyznam ci, przyjacielu, że jesteś wyjątkowy. Z moich obserwacji wynika, że niewiele osób jest w stanie połączyć się z tą drugą stroną w sposób, w który zrobiłeś to ty. Wiem, że się boisz, chłopcze. Jestem tu. Żeby ci pomóc, to, co nastąpi dalej, nie będzie łatwe, ale niestety jest konieczne. Nie miałem nawet czasu na reakcję. Nagle drzwi do pokoju przesłuchań otworzyły się z hukiem i do środka wpadł przysadzisty żołnierz, którego widzieliśmy przed wejściem, zatrzasnął za sobą drzwi. Słyszałem, jak Johnston krzyczy i wali pięściami po drugiej stronie. Spanikowałem. Dotarło do mnie, że znalazłem się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Podniosłem się z krzesła, ale natychmiast przechwycił mnie uzbrojony osiłek, popychając w stronę drugich drzwi prowadzących do przyległego pomieszczenia. Kopałem, krzyczałem i przeklinałem. Lecz strażnik był dla mnie zbyt silny. Przeciągnął mnie przez próg, za którym czekały kolejne koszmary. Drugi pokój był większy od poprzedniego. Na samym końcu umieszczono lustro. Domyślałem się, że było to lustro weneckie zamontowane w celu obserwacji. W środku nie było krzeseł ani stołu. Tylko łóżko szpitalne, mocno przytwierdzone do podłogi, wyposażone w skórzane pasy. Tuż przy nim czekał medyk, ubrany w fartuch i maseczkę chirurgiczną. Spoglądał na mnie swoimi ciemnymi oczami, bezdusznym, obojętnym wzrokiem. Nie przestawałem się wyrywać i szarpać. Medyk przyszedł mu z pomocą i wtedy razem ułożyli mnie unieruchamiając pasami. Od tamtej chwili byłem zdany na ich łaskę i niełaskę. Co chcecie mi zrobić? Strażnik wyszedł z pomieszczenia przez inne drzwi, zamykając je za sobą na zamek. W międzyczasie stojący nade mną medyk czekał cierpliwie. Aż w końcu z głośnika, zamontowanego na suficie, rozległ się przytłumiony głos Blaka. Doktorze, gdy tylko będzie pan gotów, proszę zaczynać. Lekarz wyciągnął z kieszeni strzykawkę. Spróbuj się wyciszyć. Pójdzie łatwiej, jak będziesz spokojniejszy. Pierdol się! Jak sobie chcesz. Po tych słowach wbił igłę w moje prawe ramię. Do dzisiaj nie mam pojęcia, co mi wtedy wstrzyknięto. Bóg jeden wie, co znajdowało się w tej piekielnej miksturze. Pamiętam, że prawie od razu poczułem się otumaniony. Miałem dziwne wrażenie, jakbym wyślizgiwał się z własnego ciała. Ciężko stwierdzić, jak długo to trwało. Ale gdy otworzyłem oczy, on już tam był. Demon. Cienista bestia stał w kącie. Jego ciemna postać nie mogła skryć się przed mocnym, sztucznym oświetleniem. Z przerażenia aż zaparło mi dech. Patrzyłem na niego cały czas, nie dowierzając w to, co widzę. Nigdy wcześniej nie ujrzałem go tak wyraźnie. Chociaż zarys formy się nie zmienił. Bestia nie miała ust, oczu. Ani tak naprawdę żadnych fizycznych cech. Zwykły cień. Odwróciłem się w stronę lekarza. Gdy zobaczył demona, jego oczy wypełnił czysty, pierwotny lęk. Cokolwiek powiedział mu wcześniej, pan Black z pewnością było kłamstwem. Zaczął krzyczeć, podbiegł do drzwi i gorączkowo szarpał za klamkę. Dobry Boże, wypuść mnie, wypuść mnie do cholery! Było jednak za późno. Mroczny potwór wydał z siebie dziki, piekielny ryk, tak głośny i wysoki, że mało brakowałoby popękały mi w uszach bębenki. Potem ruszył naprzód, napędzany nieludzką furią, przeskakując pomieszczenie z prędkością światła. Momentalnie otoczył doktorka swoim mglistym kształtem. Mogłem tylko z przerażeniem przyglądać się, jak potwór dosłownie wysysa życie z wrzeszczącego mężczyzny. Jego skóra zaczęła przybierać trupioblady odcień, a twarz zastygła w wyrazie bólu. Przypominała teraz makabryczną maskę śmierci, kiedy jego martwe ciało z hukiem upadło na podłogę. Gdy jego zadanie dobiegło końca, demon zwrócił się do mnie. Widziałem, jak rósł w siłę, karmiąc się moim lękiem. Byłem przekonany, że zaraz nastąpi mój koniec, jednak właśnie wtedy nagle otworzyły się drzwi, a do środka wtargnęło dwóch mężczyzn. Jednym z nich był żandarm wymachujący karabinem. A drugi to sierżant Johnston. Miało go tu nie być, ale chyba nikt nie dałby rady go powstrzymać. Demon wydawał się być nieco zaskoczony ich nieoczekiwanym wtargnięciem. Cofnął się w odległy kąt pomieszczenia. Żołnierz niewiele myśląc pognał za nim, podczas gdy Stanley Black wykrzykiwał przez głośnik kolejne rozkazy: Dalej! Zneutralizować jednostkę. Żołnierz otworzył ogień, zasypując kulami swój cel. Nie wiem, co on sobie myślał. Pociski przelatywały jedynie przez cienistą formę zjawy, wbijając się w ścianę. Jednak jego samobójcza misja pomogła odwrócić uwagę potwora. Johnston podbiegł do mnie, roztrzęsionymi rękami odpinając pasy. Nie patrz. Nie patrz na niego. Boże, ratuj. W jednej chwili strzały ucichły. Usłyszałem krzyk strażnika, który wkrótce opadł martwy na ziemię. Sekundę później puścił ostatni pasek. Uciekaj, kurwa! wrzasnął Johnston. Nie musiał powtarzać. Pognaliśmy w stronę otwartych drzwi. Demon wył. Rzucił się za nami w pogoń, by dokończyć to, co zaczął. Jakimś cudem udało nam się wybiec. Johnston zatrzasnął ciężkie drzwi i przekręcił klucz w zamku. Potem zabrał mnie do pomieszczenia, znajdującego się po drugiej stronie weneckiego lustra. Stanley Black stał i obserwował okrutną rzeź. Słyszeliśmy, jak uwięziony demon wydziera się histerycznie. Tak głośno, że wszystkie żarówki wewnątrz popękały, pogrążając pokój przesłuchań w całkowitej ciemności. Pan Black pstryknął przełącznik na swoim panelu kontrolnym i po chwili włączyły się światła awaryjne. Jednak demon zniknął. Powrócił do swojego świata, zostawiając po sobie dwa martwe ciała. Niedługo później przybył oddział ciężko uzbrojonych sił. Zabrali Johnstona i mnie do aresztu śledczego. Umieścili nas w celi. Ja wciąż byłem jeszcze w szoku. Za to Johnston dostał białej gorączki. Nie wiem, ile czasu tam spędziliśmy, lecz w końcu pojawił się Stanley Black. Nie ośmielił się wejść. Mówił do nas z krat. Panowie... To, co stało się dzisiaj jest wielką tragedią. Musimy jednak uznać ją jako niezbędne poświęcenie w drodze do naszego odkrycia. Jesteś pierdolonym świrem. Nie dam ci się z tego wewinąć. No już, sierżancie Johnston, proszę się tak nie gorączkować. Doskonale zdaje Pan sobie sprawę, że znam pewnych ludzi w ira. Na pewno nie chciałby pan, żeby pańskie dane wpadły przypadkowo w ich ręce. A ty, młody człowieku, chyba nie chciałbyś, żeby sąsiedzi dowiedzieli się o twojej bliskiej współpracy z policją, prawda? Ależ nie, panowie, uważam, że w waszym najlepszym interesie będzie zapomnieć o tym nieprzyjemnym incydencie, który przed chwilą nastąpił. Stanowczo rekomenduję, żebyście nigdy więcej o tym nie wspominali. Obaj to wiedzieliśmy. Byliśmy w potrzasku. Opuściliśmy koszary. Johnston odwiózł mnie do domu. Żaden z nas nie odezwał się ani słowem, dopóki nie dotarliśmy na miejsce. Zanim wysiadłem z samochodu, Johnston położył mi rękę na ramieniu i powiedział: Wybacz mi, synu, że cię w to wciągnąłem. Trzymaj się. To był ostatni raz, kiedy go widziałem. Przez wiele kolejnych miesięcy bałem się, że demon powróci, by dręczyć mnie nocami, ale nigdy później się już nie zjawił. Zapewne znalazł sobie innego nieszczęśnika, do którego mógł przywrzeć. Zdaje mi się, że koniec końców powinienem być wdzięczny Blakowi za uwolnienie, chociaż zapewne nie taki był jego cel. Mimo to nadal nie czułem się bezpiecznie, dopóki wokół rozgrywał się ten krwawy konflikt. Wyniosłem się z domu zaraz po osiemnastych urodzinach, zbudowałem sobie nowe życie z dala od pokaleczonych wojną ulic Belfastu. Jednak nigdy nie udało mi się zapomnieć tego, co widziałem i słyszałem podczas piekielnego lata w siedemdziesiątym jeśli chodzi o pozostałych bohaterów tej historii, wkrótce wszystkich spotkał brutalny koniec. Sean zginął od kuli podczas ostrzeliwania ulic. Makersa rozerwała eksplodująca bomba, a sierżant Johnston wpadł w zasadzkę i został zastrzelony. Jakaś część mnie nadal się obawiała, że gwałtowna śmierć, która spotkała moich znajomych. Nie była jedynie zbiegiem okoliczności. Po głowie kołatała się myśl, że być może ktoś eliminował świadków niechcianego, nadprzyrodzonego incydentu. Był jeszcze Stanley Black. Nie miałem pojęcia, co się z nim dzieje. Dopóki nie przeczytałem relacji byłego brytyjskiego oficera opisującego inny okultystyczny eksperyment, który wymknął się spod kontroli. Wtedy dowiedziałem się o śmierci Pana Blacka. Podobno został zgładzony przez jedną z mrocznych istot, jaką sprowadził do naszego świata. Czułem ponurą satysfakcję słysząc o okrutnym końcu mojego oprawcy. Jednocześnie wielkim strachem napawała mnie myśl, jakie inne demony mogły zostać uwolnione w ciągu tych lat wojennej zawieruchy, czy są w stanie gnębić nas? śmiertelników w naszej rzeczywistości? Czy czekają gdzieś na odpowiednią okazję, żeby uderzyć? Pozostaje mi tylko modlić się, by okrutne błędy tamtych mrocznych czasów już nigdy nie zostały powtórzone. Scenariusz Finn McCool Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał. Jakub Rutka.